Dobra, chwila w odpoczynku i jedziemy dalej. Kusiłem swoje obolałe, a tak w ogóle... Witam w kolejnym odcinku. Zmusiłem swoje obolałe, pękające nogi do działania. Na tyle, by wyjechać swoim samochodem z garażu. Zatrzymaliśmy się pod pierwszą napotkaną restauracją. Była w stylu zachodnim i zamówiliśmy steak, który tak bardzo chciała spożyć. Jadła zupełnie jak świnia, więc wcale nie było aż tak romantycznie. Po obiedzie zmierzaliśmy wsiąść do mojego samochodu i przejechać się do doków. Hej, popatrz, usłane niebo, gwiazdami niebo, jest takie piękne. No he, widzimy dużo. O czym ty mówisz do cholery? Przecież pada śnieg. Ja tylko buduję nastrój. Cóż, musisz bardziej się postarać? Azaj, usami skuliła się delikatnie. Pozwól mi zgadnąć. Zamarzłaś? Masz mnie, co? Dobrze, zgoda, kupię ci płaszcz albo coś podobnego następnym razem, kiedy gdzieś wyjedziemy. Naprawdę? Nie zrozum mnie źle, robię to tylko dlatego, że chodząc z tobą, tak jak teraz czujesz się zakłopotany. Och, dobrze, w takim razie przepraszam, naprawdę. To był tylko żart. Co się stało z twoim ojcem? Rząd Japonii zwrócił się z prośbą o ekstradycji jako zbiega, ale w jakimkolwiek kraju się on teraz znajduje, jest on na razie niechętny do współpracy. Twierdzą, że tamten atak terrorystyczny nie ma z nim nic wspólnego. To byłoby miłe. Mam jedną malutką prośbę. Wyraz twarzy Usami nagle stał się poważny. Jeżeli kiedyś uda ci się spotkać z nim ponownie, czy mógłbyś mu mnie przedstawić? Jeżeli byłbym teraz starym sobą, prawdopodobnie uderzyłbym ją na miejscu. Ale wydaje mi się, że nienawiść nie jest tym, co można nosić w sobie wiecznie. W porządku. Rozmawiało mi się o tym trochę niezręcznie. A few moments later. Jestem, przepraszam. Ale jeżeli tu jest to jedno wielkie jeżeli. Usami w ciszy podniosła swoją głowę. Będzie już nie będzie już więcej nienawiści. Teraz, gdy Mało jest martwy, walka dobiegła do końca. Ach, czy nie wystarczająco świętowaliśmy? No tak, przepraszam, walentyński z pewnością są świętem dla par. W porządku, my również będziemy je świętować. Wreszcie to zrozumiałeś. Zrobię najlepszą czekoladę, jaką potrafię. Nie uważam, że mógłbym spodziewać się po niej zbyt wiele, ale przytaknąłem jej. Zimno ci? Ach nie, uśmiechnęła się wstydliwie. Już nie jest mi zimno. Teraz, gdy ktoś znajduje się przy moim boku, już nigdy więcej nie zamarznę. Musiała być bardzo samotna. Straciła swoją rodzinę, zupełnie tak jak ja. Prawdopodobnie jestem jedyną osobą na świecie, która może uczynić ją szczęśliwą. Chodź tutaj. Przykleiła się do mnie. Objąłem ją swoim ramieniem. Cicho i łagodnie, zupełnie jak liść dryfujący po powierzchni stawu. Wow. To był słodki pocałunek. Wzajemnie poszukiwaliśmy swoich ust, zupełnie tak, jakbyśmy chcieli uzupełnić to, co oboje straciliśmy. Kisuke, jej zdławione szepty płynęły do mojego ucha nieprzerwanie. Kocham cię, odpowiedziałem jej wzmocnieniem swojego uścisku. Miałem ochotę powiedzieć tej małej dziewczynce, z którą niegdyś uczyniłem obietnicę, że już nigdy więcej nie pozwolę jej odejść. Moje usta przekazały tą wiadomość do jej wnętrza. Płatki śniegu upadały z nieba na ziemię i roztapiały się razem z diabłem na strunie G, skrzypiec używanych przez Haru. Tak to ładnie napisali. Ale w sumie osoby piszące ten scenariusz znają się na zajęciu. Ja sobie tam wiem.
Polska wersja. Oto właśnie ludzie, dzięki którym można było... Mogłem się dowiedzieć o tej wspaniałej grze. Nie oszukujmy sobie. Po angielsku bardzo trudno się w to gra. W ogóle niektóre opisy po polsku są skomplikowane, ale tłumacze zrobili bardzo dużo świetnej roboty, nawet pomimo błędów na końcu. No wiecie, sami widzieliście, że angielscy mieszą się z tym, ale no... To jest koniec? O, z mi telefon zadzwonił. Przepraszam? A, jakieś tam bzdety. Coś mi się zdawało, to nie jest koniec. Ale nieważne. Co mogę powiedzieć o tej grze? No muszę powiedzieć, że jest... prawie każda z historii... No może nie. Inaczej. Każda z historii ma swoje unikatowe... podejście. I muszę przyznać, że jest... Może trafić do każdego, ale na przykładowo mi najbardziej spodobała się Tsubaki, no i nasza bohaterka, bo one są najbardziej wyraziste. Ale no w sumie chciałem powiedzieć, że tamte są takie bardziej standardowe jak na japońskie postacie kobiece, ale no z drugiej strony Shiratori też nie była taką zwykłą tsundere, jak to zwykle jest anime. Miała tą głębię w sobie. Chyba najbardziej biedna z nich wszystkich, choć może chodziło o osobowość, była siostra Kyusuke, ale która też miała przejebane. Ogólnie nic od Eichiego, tej każdy miał przejebane. Można powiedzieć, że Tsubaki nie, ale no przez ją dobroć było widać, jak nie była zbyt normalnie, ponieważ poświęcała swoje wszystko dla innych i to też było złe. I to doskonale wykorzystał Mao. Pokazał tą słabość. No nie wiem. Główny bohater i jego brat, i bohaterka, no to jest, chciałbym powiedzieć, wspaniały duet. No, trio, no, uzupełniali się w każdym tym. Nie licząc aż do ostatniego rozdziału. Cały czas na przykład ja za pierwszym razem to grałem. To ja myślałem, że Kyusuke po prostu, wiecie. Z ból głowy i zamienia się Mao, że to jest ta sama osoba. A tak naprawdę oni Mao był tak zgrany z nim, jego brat, że wprowadzał wszystko w błąd. Nie wiem, czy dobrze będzie mnie słychać, ale no myślę, że nie będzie tak źle, bo muzyka nie jest zbyt głośna. No co mam powiedzieć? Bardzo dobra, tragiczna opowieść o bardzo tragicznych bohaterach. No tutaj nic nie było dobrze. Wszyscy praktycznie mieli przejebane. Ale no... Ale to naprawdę, to mi się zdaje, że coś jeszcze było. No, przecież to było zbyt... Coś mi nie pasowało. Teraz jest prawdziwy finał. Ostatnio codziennie pada śnieg. Dziś są walentynki. Zobacz sobie te zajebiste zakończenie. A ja o nim całkowicie zapomniałem. Ty gałoniu. Gdy zbliżałem się do apartamentu, ktoś przechodził przez samo zamykające się drzwi. Wymieniłem szybkie powitanie i wszedłem do środka. Ciekawe, co Usami teraz robi. Na pewno śmieszne, by wyglądała, robiąc domowe czekoladki. Wszedłem do windy i poszedłem do drzwi. Wcisnąłem domofon. Już idę! Odpowiedział mi radosny kobiecy głos. Szybko się uwinąłeś! Słyszałem jej rytmiczny krok zbliżający się do drzwi. Płonąłem z niecierpliwości. Nie mogłem się doczekać zobaczenia mnie. Słodki zapach wydostał się z wentylatora. Już otwieram drzwi. Drzwi powoli się otworzyły. Niemalże można byłoby powiedzieć, że tęskniłem za stojącą przede mną dziewczyną.
Jej oczy były zamknięte, chyba oczekiwała powitalnego całusa lub coś takiego. Zatrzymałem drzwi stopą i przywitałem się. Może miło, miło znowu cię widzieć, Usami. Epilog. Wiosna Haru. No, jakkolwiek wiedziałem, że coś mi tu brakuje. Jakkolwiek próby opisania wyrazu twarzy Usami w tamtym momencie spełzały na liczy. Przypomniał on sobie... Przypomniał on cienką warstwę śniegu, która stopniała i nagle zdecydowała ponownie zamarznąć. Cholera, Haru. Kazać mi iść kupić wyciąg z wanilii? Cholera. Ale mimo wszystko wracam właśnie jak jej chłopiec na posyłki. Nagle mój telefon zadzwonił. Zgubiłem stary, więc musiałem kupić nowy. Odebrałem. W końcu to mógłby być klient. Dobry, synu. Och, horrible. Zakładam, że data pogrzebu ojca została już ustalona, mam rację? Och, tak, bez problemów. Dzwonię w innej sprawie. Hmm? Wiem, że nie jesteś osobą, do której powinienem się z tym zwracać, ale ja już nie wiem, co mam robić. Słucham? Chciałem się zapytać o tego dzieciaka. Mikisha. Pracuje dla rodziny. Wystawił ci go Adam? Nie, nie kojarzę tego imienia. Co się stało? Rozumiem, tego się domyślałem. Kurwa, gdzie ten gównia zniknął? Zniknął? Ta, nikt go nie widział od tamtego incydentu na centralnej alei. Mam złe przeczucia. Kiedy ostatni raz go widziałeś? Tak, pamiętasz, kiedy przesuwaliśmy ten autobus przez blokadę? On go prowadził. Autobus? W pamięci wróciłem do tamtego wydarzenia. Własnymi oczami widziałem człowieka wypełzającego spod autobusu w słupie ognia. O Boże. Co? Porozmawiamy później. Przerwałem rozmowę. Nie zamykając nawet telefonu, wybrałem numer Haru. Za pierwszym razem Haru nie odebrała. Za drugim razem Haru nie odebrała. Powinna być w domu. Robić czekoladki, ale nie mogłem się do niej dodzwonić. Upuściłem torby ze sklepu i pobiegłem. Kurwa. Płonącym człowiekiem był, nie był mało. Musiał dać kierowcy swój pistolet i użyć go jako zastępcy. Kiedy się teraz nad tym zastanowię, pamiętam jak mało podszedł do awaryjnego wyjścia. Zaczął strzelaninę z policją, wybił okno i strzelił w bak z paliwem. Potem wykorzystał panujący chaos, by uciec. Nawet Haru i ja byliśmy w stanie uciec. Nawet i Haru i ja byliśmy w stanie uciec, wtedy policja dla niego to byłaby bułka z masłem. Coś mi mówi, że tym zdaniem czegoś zabrakło, ale nieważne. Muszę się pośpieszyć. Mao wciąż żyje. Szczere przerażenie pojawiło się na twarzy Usami Haru, gdy zobaczyła samego diabła w swoich drzwiach. Od razu pobiegła do salonu, próbując mu uciec. Wierz mi lub nie, ale to moja pierwsza wizyta. Macie tu naprawdę przytulne gniazdko. Mało mówił jak zwykle pewnym siebie głosem. Oczy Haru wciąż były szeroko otwarte, gdy cofała się do kuchni. Co się stało, Usami? Straciłaś głos? Wciąż żyjesz. Oczywiście. Z przyjemnością życzyłbym wszystko i spotkał się z moim ukochanym starym tatą. Tak szybko, jak tylko możliwe. Ale jest jeszcze parę spraw, które muszę załatwić. Niech zgadnę. Przyszedłeś po czekoladki. Mało uśmiechnął się. Och nie. Przecież wiem, że nie są dla mnie. Więc po co przyszedłeś? Żeby dać ci skosztować piekła oczywiście. Mało zwrócił się w kierunku Haru. Brak wyrazu na jego twarzy przywodził na myśl grób. Haru weszła w głąb kuchni. Szukała noża kuchennego. Złapała tylko powietrze. Znowu. Gdzie on jest? Szybciej. Mało zbliża się. W końcu złapała garnek. Zdjęła pokrywę i machnęła w kierunku swojego przeciwnika. Gotująca się wrząca czekolada rozlała się, ale nie sięgnęła twarzy Mało. Co to miało być? Jego uśmiech zniknął.
Najwidoczniej jego emocje wzięły nad nim górę, na jego twarzy nie było ani cienia wahania. To był anioł śmierci we własnej osobie. Harus zatrzymał koła, aż mało wejdzie na rozlaną czekoladę. Gdy to zrobił, rzuciła się na niego niczym berserker. Mało zauważył jej atak i przygotował się na niego, ale ona i tak kontynuowała. Żniwo aż delikatnie się odsunął. Harus starała się trafić go w zuchwę. On uniknął, jakby znając jej przyszły ruch. W rezultacie Haru straciła równowagę i wtoczyła się na podłogę salonu. Nie, przepraszam. A, to jest powtórka, bo z tym, że przewidział jej ruch, przepraszam. Gałgan ze mnie, mimo angielski znam, a... To wszystko? Mało... to wszystko? Mało spojrzał na leżącą na ziemi Haru. Spojrzał na nią, jakby siedziała na krześle elektrycznym. Różnił się od tego mało, którego znała. Nie bawił się tak jak zwykle. Miał w sobie coś głębszego, coś groźniejszego. Pot kapał z jej czoła. Ścisnęła pięści, próbując stłumić ich przerażające drganie. Mój odwieczny wróg tu jest, morderca jej matki, który nie udało się jej zabić własnymi rękoma, pojawił się przed nią ponownie. To była okazja zesłana przez Boga. Haru podniosła się na nogi i spojrzała w puste oczy mało. Nienawiść sklodowała z niej. Nawet jeśli mają tu oboje umrzeć, ona... Siła wypełniła jej kończyny, przygotowując ją na spełnienie jej obowiązku. Nagle usłyszała strzał. Mało skulił się. Dostał w ramię. Krew wytrysknęła z rany, plamiąc jego garnitur na czerwono. Haru spojrzała, skąd przyszedł strzał. Kyusuke stał w drzwiach, trzymając przed sobą pistolet. Strzelił po raz drugi, ale nie trafił w celu. Mało zawył i wściekle rzucił się na Kyusuke. Mało! Bez wahania pociągnąłem za spust. Niestety pomimo bliskiej odległości spudłowałem. Mało sięgnął do kieszeni marynarki. Wyciągnął coś czarnego. Pistolet! Ale z jakiegoś powodu rzucił go. Z drogi! Poczęstował pięści mój żołądek. Siła tego czasu zagięła mnie w pół. Jednak zanim wylądowałem na kolanach, jeszcze raz uniosłem broń. Zanim wystrzeliłem, wykręcił mi nadgarstek. Mój pistolet upadł na ziemię. Przed ucieczką mało zdążył jeszcze mnie kopnąć. Kyusuke! Haru, jesteś cała? Wszystko w porządku. Tak, ja też. Będąc na granicy upadku, udało mi się wyprostować kolana. Musimy go ścigać. Hej! Haru przebiegła obok mnie i wyszła na zewnątrz. Czekaj! To zbyt niebezpieczne. Poczekaj najpierw, weźmijmy policję. Cholera, nawet grupę Suniyama. Spojrzałem w kierunku upuszczonego przeze mnie pistoletu. Zniknął. Haru go wzięła? Zapałem upuszczoną przez mało broń i wybiegłem za Haru. Nie podoba mi się ta sytuacja. Dlaczego mało uciekł? Wyciągnął broń, ale ani razu z niej nie strzelił. Nie przyszedł tu, by zabić Haru? Co on chce osiągnąć? Idzie do cholery, pobiegł. Słyszę za sobą kroki Usami. Ech! Rana w moim ramieniu pulsuje. Usami zaczęła mnie ścigać, tak jak przewidywałem. Moje nogi zaczynają mięknąć. Chciałem zabrać ją do bardziej zaludnionego miejsca, ale najwidoczniej nie wszystko wychodzi idealnie. Dobra, Kyusuke, to będzie twoja ostatnia próba. Upewnię się, że też dostaniesz swoją cząstkę piekła. Nigdy się nie zmienię. Nie dostaniesz ode mnie ani kropli miłości, braciszku. Nie, to nieprawda. To właśnie nasza braterska więź powstrzymuje mnie przed zostawieniem cię w spokoju. Po lewej widzę mały park. Nie ma tam ani huśtawek, ani zjeżdżalni, jest tylko mała piaskownica. Powiedziałbym, że ten plac zabaw jest wart bycia kurtyną wielkiego finału mało. Pytanie, co kierowało Usami Haru? Odpowiedź, pragnienie zemsty, wspomagane obsesją. Samo brzmienie słowa mało wystarczyłoby przywołać tamten dzień. Odgłosy strzałów i krzyki. Widok porozrzucanych wszędzie kończyn i organów.
A ten koszmar jeszcze się pogorszy. Teraz musi zabić lub być zabitą, więc go goni. Ma ze sobą pistolet, który upuścił Kyusuke, pomimo braku strzeleckiego treningu. Dobra, powtóreczka. Głos mało brzmiał w jej umyśle. Nawet podczas swoich ostatnich chwili twoja matka myślała o tobie. Przynajmniej oszczędź moją córkę i nie przestawała mnie o to błagać. Mało prowokował Haru, bawiąc się z nią. Ty jesteś taka sama, uszami Haru. Nareszcie udało ci się mnie znaleźć. W końcu pragniesz tylko zemsty. I nie potrzebujesz miłości czy przyjaźni, ale wroga i zła. Czegoś, co możesz wykorzystać jako pretekst dla swojej obsesji. Nie ma muzyki? Jest taka cicha straszna. No przepraszam, ale jak jest głośna muzyka, no to mnie nie słychać. No przepraszam. Gry Visual Novel tak mają. Albo ja po prostu za cicho mówię. Podczas tej długiej bitwy mało nałożył na bohatera klątwę. Dlatego zrezygnowałeś ze skrzypiec? Demony zawsze miały smykałkę do wykorzystywania słabości ludzkich serc. Haru już dawno straciła kontrolę nad sobą. Wiedziała, co musi zrobić. Nikt nie byłby w stanie do niej teraz dotrzeć. Będzie go gonić, a następnie zabije go bez sekundy wahania. Jedynym pytaniem pozostaje jak. Haru kompletnie zapomniała o tak mocno trzymanym pistolecie. Gonię Haru i Mau. Moja pogoń zabrała mnie do cichej dzielnicy mieszkalnej. Nagle zobaczyłem, jak Haru skręcał w uliczkę po lewej. Jeżeli dobrze pamiętam, prowadził nas do małego parku. Tylko przerażenie mnie wypełniło. Kątem oka zobaczyłem wyraz twarzy Haru. Nie było śladu tej spokojnej dziewczyny, którą tak dobrze znałem. Jej spojrzenie było przerażające. Wyglądało jak łowca goniący zwierzynę. Nigdy nie widziałem czegoś takiego w jej oczach. Przypomniało i to, co o pewnym starym micie czy legendzie. Po tak długiej walce z demonami, sam bohater został skażony złem. Więc to tak. Właśnie wtedy zrozumiałem plan Mao. Była to naprawdę wspaniała intryga. Uderzyła we mnie fala rozpaczy. To już koniec. Ach, patruję się w niebo. Dlaczego patrzę w górę, mimo że wiem, że tam nie ma żadnego Boga? Z jakiegoś powodu nie mogę powstrzymać się przed patrzeniem w niebiosa i wyobrażałem sobie, co się za chwilę stanie. Haru, tak mi przykro. Niewidocznie byłem jedynym, który miał nadzieję, że przerwaliśmy ten łańcuch zemsty. Najwidoczniej byłem jedynym, który myślał, że karma się już skończyła. Może, gdybyśmy mieli trochę więcej czasu, moglibyśmy naprawdę się zrozumieć. Gdybyśmy mieli okazję porozmawiać trochę częściej. Co ty robisz, Kyusuke? Ktoś wyszeptał mi do ucha. Moją głowę przeszył ból, jakby czyjaś pięść bezsensownie mnie uderzyła. Jest tylko jedna bestia, która mogłaby zrobić mi coś takiego. To mógł być tylko człowiek, który umarł chroniąc mnie. Och, wiem, co masz na myśli. Myślę, że zrobię to po twojemu. W końcu znaliśmy się od dawna. Dobrze więc. Bestia wyszczerzyła zęby. Wygląda na to, że nie mogę przestać być twoim synem, he? Odbezpieczyłem broń i idę do parku. Na co czeka Susami? Położyłem się przy drzewie w centrum parku, oczekując jej ruchu. Jej ramiona falują, jej oczy wyglądają jak opętane. Zmieniała się na wzór Mału, dokładnie tak jak chciałem. No dalej! Broń jest odbezpieczona. Poprawnie trzyma pistolet obiema rękoma. Wszystko, co musi zrobić, to pociągnąć za spust. Nawet amator nie spudłował bez takiej odległości. W pobliżu nie ma zbyt wielu ludzi, ale większy tłum na pewno się zbierze po strzale. Pistolet trzęsie się w rękach Usami. Jednak nie przez wahanie. Jest opanowane przez euforię i ulgę wywołaną świadomością uwolnienia się od tego koszmaru. Jej palec ruszył w kierunku spustu. Zdychaj! Krzyczy z rozwianymi włosami. Postać nagle pojawiła się ze usami. Bardzo dobrze. W końcu próbowałem zrobić wszystko, by Kyusuke nie miał czasu na bezpośrednie zatrzymanie dłoni usami. Wystrzały przebijają się przez powietrze. Jeden z pocisków trafia mnie w brzuch. Płonący ból wkrótce wchłania całą jego okolicę. Więc tak to się kończy.
Pistolet jest łatwy do wycelowania, nawet dla amatora. Skrzywiłem się od siły strzału, ale mimo to zauważyłem zdziwienie uszami na fakt, że strzały przyszły za niej. Upadła na ziemię, jakby została trafiona przez piorun. Mój wzrok zaczyna się rozmywać, ale nie mogę narzekać na taki rozwój wydarzeń. Właściwie teraz mój plan został spełniony. Mało. Po wystrzeleniu wszystkich pocisków podszedłem do Mało. Haru leżała na gołej ziemi parku. Teraz podniosłem jej pistolet i schowałem go do kieszeni. To wydarzenie wywołało panikę w polskich mieszkaniach. Ludzie krzyczeli na widok tej sceny. Pośród całej tej wrzawy usłyszałem, jak ktoś dzwoni na policję. Po mojej lewej mężczyzna w średnim wieku wskazywał na mnie palcem. A przede mną siedział mężczyzna, oglądający cały spektakl z uśmiechem na twarzy. Kyusuke, dobra robota. Wiedziałem, dlaczego Mało przyszedł zakończyć swoje życie. Mógł być tylko jeden powód. Tata, Sameima Toshikaya, nie żyje, prawda? Mało powoli skinął. Ojciec cierpiał na chorobę serca. Wiedziałeś o tym? Pokręciłem głową. Tak myślałem i dlatego nie miałeś szans na zbawienie. Powoli zamyka oczy, ponownie napełniając się łzami. Przewidziałeś to, prawda? Lub raczej zaplanowałeś jako najgorszy możliwy scenariusz. Uwolnienie taty to jedno, ale pozwolenie mu na rozpoczęcie nowego życia to kompletnie inna sprawa. On był starym człowiekiem, a ty nie byłeś pewien, czy będzie w stanie przeżyć długą podróż łodzią. A moje koszmary stały się rzeczywistością. W końcu wygląda na to, że ja sam zabiłem naszego ojca moimi własnymi rękoma. Zdążyłeś go zobaczyć? Nie, byłeś za późno. Mało kontynuował, uginając się pod ciężarem smutku zbyt ciężkiego na jego ramiona. Będę miał okazję przeprosić go w piekle, ale mimo wszystko wciąż wierzę, że tak jest lepiej. Zamiast umierać z rąk z tego kraju, jego niesprawiedliwego osądu, chciałem dać mu chociaż trochę nadziei przed śmiercią, więc posunąłem się do terroryzmu. Zaśmiał się lekko. Haru. Jego smutna próba kpienia sprawiła, że krew spłynęła z kącika jego ust. Mimo to kontynuował. Kyusuke, dlaczego? Dlaczego nie zostałeś z matką? Zostawiłem ci ją. Powiedziałem, żebyś się nią opiekował. Dlaczego stałeś się synem poborcy długów? Nie mogłem odpowiedzieć. Chciałem uciec od życia w skrajnej biedzie i kiedyś do niej wrócić. Chciałem stać się bogatszy i potężniejszy niż sam Azaj Gonzu i sprawić, że ludzie poniżający naszą rodzinę pożałują swoich zachowań. Jakkolwiek odpowiedzi bym mu nie dał, byłaby ona tylko wymówką dla Sameimy Kyuheya. Przerwała na chwilę kaszląc. Nienawidzę, gdy słabi ludzie stają się niewolnikami pieniędzy. Wiem, dlatego zmusił mnie, bym pociągnął za spust. I co gorsza, zakochałeś się w córce Usamiego. To naturalnie, że mi nie wybaczył. Wymagało to wspaniałą mylności samego Buddy, by po prostu pozwolić nam być szczęśliwymi. Bądź silny, Kyosuke, musisz odpukotować. Jednakże wygląda na to, że sam już to zauważyłeś. Tak, i dlatego pociągnąłem za spust. Ale najwidoczniej ta dziewczyna nie jest tak elastyczna jak ty. Będziesz musiał do niej dotrzeć, otworzyć jej oczy, pokazać jej, że zemsta nie ma sensu. Zaszydził sam z siebie. Jednak Azaj Gonzu miał w końcu rację. Głupiec, który szukał zbawienia poprzez zemstę, uśmiechnął się. Kyusuke, wiesz co czeka cię jako zabójcę, prawda? Skinąłem. Rozumiem, więc idź i nie przeklnij. Nienawiść to. Chciał coś powiedzieć, ale spuścił wzrok, zauważając swój błąd. Nie, wydaje mi się, że miłość też może. Jego wypowiedź odpłynęła w eter, nigdy nie dokończona. Śnieg powoli pokrywał to, co nie było już niczym więcej niż cichą, nieruchomą kupą mięsa. Nie potrafiłem mu współczuć. Nie potrafiłem płakać. Mało pozostanie mało do samego końca.
Umarł po bezbłędnym wykonaniu swojego chytrego i ciemnego planu. Właśnie wtedy przypomniałem sobie, że mój brat nigdy nie słuchał klasycznej muzyki. To wydawało mi się najsmutniejszą rzeczą. Nie było czasu na opłakiwaniu go. Haru wydawała się odzyskiwać przytomność. Chodź już, jeżeli będziesz tu spać, złapiesz katar. Podniosłem Haru i wróciłem do domu. Ludzie na ulicy wciąż gapili się i wskazywali na mnie. Przyłożyłem Haru broń do głowy, żeby wyglądać, jakbym miał zakładnika. W pokoju było ciemno. Położyłem Haru na łóżku i samotnie zacząłem rozmyślać nad sytuacją. Moje oczy zwróciły się ku jej skrzypcom. To pamiątka po mamie Haru. Chciałem usłyszeć ją jeszcze raz, ale moje marzenie chyba się nie spełni. Niespełnione marzenia. Jak jej marzenie, by zostać wiolonczelistką? Muszę pomóc jej spełnić to marzenie. W tym momencie pozostanie z nią nie przyniesie niczego dobrego. Właściwie moja obecność mogłaby zniszczyć jej szansę na sukces. Haru jest znana jako artystka pod pseudonimem Mishinima Haruma. Mówiła, że już skończyła i tak dalej, ale bez wątpienia wciąż chce grać. Jeżeli będę po jej stronie, media rzucą się na nim. Dowiedziałem się, jak okrutni potrafią być, kiedy byłem jeszcze chłopcem. Dlatego nienawidzę się wyróżniać. Cóż, najwidoczniej nie będę w stanie powstrzymać pewnych wydarzeń. Przykro mi, Haru. To ja chciałem, żebyś ponownie zaczęła grać. Ale teraz nie będę w stanie nawet usłyszeć twojej muzyki w końcu. Jestem mordercą. Wygląda na to, że policyjne syreny już ją obudziły. Wyszedłem na taras i wyjąłem telefon. Hej, Miki, dawno się nie widzieliśmy, no nie? Mam do ciebie małą prośbę. To będzie już ostatnia, więc proszę pomóc mi. Dobra, cóż, pamiętasz, jak mówiłem ci o tej dziewczynie Tsubaki? Dobry, horrible, bardzo mi przykro, ale nie będę w stanie przyjść na pogrzeb ojca. Jeżeli chcesz wiedzieć dlaczego, włącz wiadomości. W każdym od razie mam dla ciebie małą prośbę. Po jakim czasie usłyszałem odczuwające się szyby Carasu. Yusuke? Wreszcie zdecydowałeś się stać? Nie ma muzyki? Nie było. Starałem się zachować chłodny ton głosu. Co się stało? Nie pamięta wszystkiego? Mam szczęście. Policja zaraz tu będzie. Co? Zabiłem człowieka. Haru zdrygnęła się. Mówisz o Mao, tak? Dokładnie. A teraz ściga mnie policja. Jesteś niepoważny. Skoczyła na mnie krzycząc. Zaraz. Poczekaj chwilę. Desperacko mnie chwyciła. To jest bez sensu. Nawet nie próbowała ukrywać płynących łez. To znaczy... No to co... To było w samoobronie, prawda? Nie bądź śmieszna. Kontynuowałem chłodno. Był bezbronny, a ja mogłem w każdej chwili zadzwonić po policję. Mimo to wybrałem pogoń za krwawiącym, rannym człowiekiem. I wielokrotnie go postrzeliłem. Która część wydaje ci się samoobroną? Ponadto posiadam kontrabandę, nielegalną broń. Mogłem się jej pozbyć w każdym momencie. Jestem podręcznikowym przykładem mordercy. Fakt, że ofiara była moim własnym bratem, jest tylko czubkiem góry lodowej. Ale Mao był podłym przestępcą. Zasługiwał na karę śmierci. To nie ma nic do rzeczy. Prawdopodobnie krzyczy i płacze nad głupią, oczywistą rzeczą, bo czuje, że to jej wina. Nie, ale to wszystko jest... Jej oddech był nierówny. Tak, mi przykro. Przepraszam. Pozwól mi być osądzonej. Podzielę twoją karę. Powstrzymałem nerwy i powiedziałem. O czym ty mówisz z usami? Zwróciłem się do niej po nazwisku. Przywróciło jej to zdrowe mysły. Jakiego przestępstwa się dopuściłaś? To moja wina, że pociągłeś za spust. Strzeliłeś, bo wiedziałeś, że to jedyny sposób, by mnie zatrzymać. Powinnam była zauważyć, że to pułapka. Na miłość boską, biegł w publiczne miejsce i położył się przy drzewie. Trochę za jednak głośno, a nagle lubię ten utwór.
Miałam to pod samym nosem i nie zauważyłam tego. Ma rację, to była część idealnego planu Mao. Wybawił Haru, wybierając taki moment, żeby nie był w stanie interweniować. Pociągnięcie ze spustu było jedyną opcją, by ją zatrzymać. Mao chciał zrobić ze mnie lub Haru mordercę, a ja pod żadnym pozorem nie pozwoliłbym Haru popełnić takiego grzechu. Ona ma jeszcze przyszłość. Wspaniałą przyszłość. Pełną wspaniałej muzyki i jej skrzypiec. Nie mam pojęcia, o czym mówisz. Nic nie zrobiłaś. Ale wzięłam broń i zaraz... Musi mieć zamgloną pamięć. Pistolet? O czym ty mówisz? Nie masz pistoletu. Muszę ją przekonać. To nie może. Nie spotkała nikogo po drodze do parku. Prawdopodobnie nie ma świadków, widzący Haru goniące Mao z bronią. Ale to nie może być. Nic nie zrobiłaś, rozumiesz? Nie. Proszę, po prostu mnie posłuchaj. Spojrzałem na nią tak smutno, jak tylko byłem w stanie. Nie, 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 nie chcę. Krzyczała jak rozpieszczone dziecko. Kocham cię. Przykro mi. Kocham cię, zawsze kochałam. Przykro mi. Ja chcę być z tobą. Dlaczego? Dlaczego? Wreszcie mieliśmy być razem. Myślałam, że będziemy już szczęśliwi. Myślałam, że będziesz ze mną. Czułem nadchodzące łzy, ale nie mogłem pozwolić im popłynąć. Nie wolno było mi przytulić je i się rozpłakać. Emocje prowadziły tylko do wahania się. Rozumiem, tak bardzo mnie kochasz. Tak, tak bardzo. Nagle... Masz dziewczynę? Z pewnością zachowujesz się jak dorosła bohaterko. A ta zawsze powtarzał, że dziewczyny interesują tego rodzaju rzeczy. Po prostu mi powiedz, czy tak, czy nie. Nie, nigdy nawet o tym nie myślałem. Przypuszczam więc, że nic nie mogę na to poradzić. Wyjdę za ciebie. Jeżeli zapamiętasz, jeżeli znowu się spotkamy, wkrótce muszę się przenieść. Przypuszczam, że będzie to nieuchronne spotkanie. Romantyczne, czyż nie? Przenosisz się? Tak. Dlaczego? Żeby więcej się uczyć gry na skrzypcach. Pamiętam płynące po jej policzkach łzy, gdy żegnaliśmy się, jakby to było wczoraj. To dlatego ja... Odepchnąłem ją. Wyglądała jak opuszczone dziecko, gdy się od niej odwróciłem. Jeżeli naprawdę mnie kochasz, wiesz, co chciałbym, żebyś zrobiła, prawda? Wiesz, co sprawiłoby, że byłbym szczęśliwy, prawda? Ja? Wie, w końcu jest mądra. Nie, proszę. Woła mnie ochrypłym głosem. Proszę, nie opuszczaj mnie. Zrobiła krok do przodu. Nasz czas razem był powtarzającym się spotkaniami i pożegnaniami. Okrutny marsz czasu kiedyś ukradł mi wspomnienia. Zanim ponownie się spotkaliśmy, ona była już dorosła, a teraz znowu musimy się rozdzielić. Yusuke, proszę. Tyle, że tym razem już nigdy się nie spotkamy. Daj mi chociaż trochę więcej czasu. Kolejne spotkanie po prostu nie będzie możliwe. Proszę, proszę. Boże, pomocy. Pomóż mu. Nie zrobił niczego złego. Yusuke nie zrobił niczego złego. Niczego. Niczego. Kontynuowała zawodzenie. Śnieg spadł na jej trzące się ramiona i utopiał. Białe niebo ponadto przystroiło ją w błyszczący koc, gdy modliła się do Boga. Jest dobrą dziewczyną. Może Bóg wysłucha modlitwy tak pięknej dziewczyny jak ona. Niestety, ja nie jestem tak niewinny jak ona. Popełniłem wiele grzechów, zarówno lekkich, jak i ciężkich. Zaszedł tak daleko, będąc oszustem. Oszukałem wielu ludzi, a najbardziej Tsubaki i Kanon. Nie byłem w stanie uratować mojej matki, ojca ani brata. Jednakże Mało zostawił dla mnie ostatnią próbę, kosztującą go jego własne życie. Dobrze więc, Mało, przyjmuję twoje wyzwanie. Yusuke! No.
Zapraszam na kolejny odcinek. Nie martwcie się, od razu go wrzucę potem, więc do zobaczenia.